Cześć wszystkim, z tej strony Noris i witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin. Kontynuujemy naszą przygodę, aktualnie znajdujemy się w domu Triss. W poprzednim odcinku wykonaliśmy zadanie dla właśnie Triss na czujki magiczne, a także dla Kalksteina, którego jeszcze nie oddaliśmy, bo musimy się do niego bujno kojarzę, to tutaj mamy teleport. Wypadałoby oddać zadanie Kalksteinowi do ale nie, czekajcie, bo Kalkstein jest w wieży na bagnach chyba teraz. Dobra. Teleportujmy się do wieży na bagnach i oddajmy Kalksteinowi zadanie. On nam może coś złotka odpali. What the hell? Jest Kalkstein. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Stworzyłem nową teorię. O ja pierdykam. Prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Al-Guli? Tak. Tak. Oto trzy świeże dawki, o których była mowa w ogłoszeniu. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. Okej. Okay. Bywaj. Bywaj. Jak tam zadanie? Zlecenie na górze zostało ukończone. Mamy coś? O, ręki. Przydadzą się. Jak wrócić do domu? Co to jest? Teleport na bach. Okej. Okay. Tak, do laboratorium Triss. Już niech będzie. No i teraz... musimy zobaczyć zadanka, bo z tego co kojarzę, to w poprzednim odcinku Triss powiedziała nam, że w szpitalu Lebiody znajduje się mały Alvin, którego spotkaliśmy na obrzeżach Wyzimy. I mamy go odebrać właśnie od Shani, która nie chce nam go oddać. No także wyczuwam już mały problem wagi koloru rudego. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Szpital Lebiody bodajże jest w Wyzimie Klasztornej. My w Handlowej to kawałek sobie bujniemy tam na pieszo. No a co dalej wyjdzie, to zobaczymy. No wczytuj. Ja sobie zrobię szybkiego, profilaktycznego sejwika. I lecimy. Błazen. Okej, dobra. Kniaz zakonu, oficer gwardii... Dobra. Tutaj tak, Wyzima Klasztorna. Bijamy. No. Dawaj. O kurde, co jest? Co robiłeś w domu tej... Ja pierdykam. Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś... O Boże. Tam. No dobra, wszystko w porządku. Czyli przyprowadź Alvina albo tu, albo tam. Shani chce, abym przyprowadził dziecko. No dobra, takie mamy zadanie, ale zobaczymy,
Co nam powie to dziecko, bo myślę, że dziecko też ma coś do powiedzenia w tym całym sporze, chyba. Szpital Lebiody jest tutaj, to przeskoczymy sobie raz, dwa, tutaj obrzeżem. Tak, drzwi do szpitala. Co tym razem? O, Geralt, właśnie cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Okej, czyli Jaskier wyśledził porywaczy Alwina. No i skąd mogłem przypuszczać, że... Skąd tak przeczuwałem, że coś jednak nie pyknie? Dobra, Jaskier, prowadź. Trzeba przetrzepać tych ziomków. No, 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 lecimy, lecimy. A tak, lekko cię dotknę, to się będziesz przewracał już. Idę 5 metrów obok. Gdzie? Aha, tutaj, okej. W sumie tam są jakieś drzwi. Dobra. Czyli to tutaj najwyraźniej. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Ja pierdykam. Szybciej, poeta. Nie mamy czasu do stracenia. Dobra, sejwik. No i wbijamy do środka. A co będziemy się pierdzielić? Łota! A ty. Dobry mieczyk, łapiemy już. Dobra. Styl grupowy. O kurde, nie. Dobra. Tam jest Alwin. Okej. Został jeden zabójca. No już nie jesteś, panie! Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Boże, to dziecko jest przerażające. Dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Wsłuchajcie się w to. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Jak ono rozumiem, mówi. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Dobra, tylko... A. Znowu oczywiście pogaducha. O, rzesz, ile krwi. No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Kurde, i teraz mamy chyba wybór. Zabrać go do Shani, ona najlepiej się nim zajmie. Triss będzie zła, ale co tam? Zabierz małego do Triss, czarodziejka najlepiej go ochroni. Dobra, mam tutaj monetkę. Akurat na boku leży. Triss orzeł, Shani reszka. Do trzech razy. Hop. Triss. Dobra, ciul. Zabierz małego do Triss. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni.
Oj, Rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Zdychaj! Dobra. Może Shani mi kiedyś wybaczy. Dobra, szybciutko. Łykniemy sobie. Ajajaj, leżymy. Niedobrze. Wczytaj grę. Kurczę, no. W złym momencie. Ale zrobimy jeszcze raz losowanie. Dobra, bo z tego co kojarzę? Tak, przed tym jesteśmy, przed bramą. Szybko. Okej, szybko, szybko, styl grupowy. Latamy, latamy. Dobra, ilu padło? Dwóch. I nie będziesz. Elegancja Francja. Poleciał. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Okej, teraz Jaskier musi przyjść. A monetka cały czas czeka. Orzeć. Usłyszałem. Dobra, Shani teraz będzie orzeł, Triss, reszka. Do jednego. Dobra, Shani. Zabierz go do Shani, ona najlepiej się nim zajmie. Triss będzie zła, ale co tam? Na twoim miejscu nie denerwowałbym czarodziejki, chociaż masz tej materii większe doświadczenie. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Okej, okay, chodźcie. Chociaż wydaje mi się, że zacznę mieć wątpliwości co do tego, że wybraliśmy Triss. Kurde. A, ale mnie trafił skubaniec jubany. Kurde mol. Dobra, słuchajcie, za chwilkę do was wrócę. Podczas rozmowy z Jaskierem. Zobaczymy, co teraz mi przyjdzie do łba, żeby wybrać. Bo zdecydować się nie mogę na konkretną Triss albo Shani. Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem. No, wytłukłem szybko tamto dziadostwo całe. No i znowu, Shani czy Triss? Shani ma doświadczenie z dzieciakami, Triss magiczne. Ale dziecko jest źródłem magii. Dobra, ciul tam. Zabierz małego do Triss. Zabierz małego. Tu chodzi o jego bezpieczeństwo. Szybko. Dobra. Elegancko. Okej, okay, okej, okay, dobra. No cóż, Shani się trochę na nas zdenerwuje z tego, co przeczuwam. Mówi się trudno. Znaczy, Shani się zdenerwuje, nie wiem, czy powiedziałem dobrze.
dobra, takich. Mocnym uderzeniem, dobra. Okej. Wszyscy załatwieni. Z tego co tutaj widzę. Weźmiemy to. Psie sadło. Nie wiem, na grzyba. Weźmiemy. Oreny, fistech. Szczątki. Oczywiście oreny to sobie pozbieramy, bo zawsze mi się jakiś orenek przyda. Kochany. Tutaj nic. Szczątki tutaj. No i oczywiście orenki są. Drzwi wyjściowe. Okej. Jakie teraz mamy zadanko? Alvin do Triss. Powinienem porozmawiać z Triss. Dobra, czyli teraz lecimy do Triss. Ciekawe, czy będziemy musieli gadać z tą... z Shani. Ale przypuszczam, że mogła nie być zadowolona. Dobra to. Tu chodzi o bezpieczeństwo małego przecież. Aha, okej. Triss jest w dzielnicy, znaczy w zimie handlowej. Dobra. Ale dobrze, że był odcinek. Przynajmniej znalazłem 2 złote. O. Czuję inwestycje. Dobra, daleko to? Nie, to gdzieś tam miało, powinno... Dobra. Bo ona mieszkała, pamiętam, przy rynku. A poza tym, z tego co wiem, to Triss dłużej była w... w życiu Geralta niż Shani. Shani to jest takie... No... Momentami się pojawia, nie za długa historia, ale... Triss... Triss znacznie, znacznie więcej. Alvin. Triss Merigold jest tam. Geralt? Jeśli chodzi o Alvina... Alvin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Shani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Pamiętasz, jak rozmawiałem? Nie. Do zobaczenia. No, coś mi się zdaje, że spotkanie z Salamandrą całym oddziałem byłoby łatwiejsze. niż opierdziel Shani. Ale dobra. Jak się fochnie, to chyba wiecznie się fochać nie będzie, nie? Przecież to fabularna postać. Naprawdę brawo. Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Komicznie po prostu wygląda ten młot przy mojej nodze. No, okej. Dobra, lecimy do domu Shani. Dom Shani jest gdzieś tam. Jakoś to powinniśmy znaleźć. Ta klasztorna to nie jest aż taka zawiła, jak się trochę w to gra, to... Okej, jest, są drzwi do domu Shani. I
Jest, nie ma tej baby. W końcu. Sejwik. Geralt? Wszystko w porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. Teraz skończyło się na jednej wypowiedzi. Dobra, czas wracać do Triss. Kurczę, tylko szkoda mi tej Szani, że się na mnie pogniewała, ale zakładam, że jeżeli bym wysłał dzieciaka do niej właśnie, to tak samo by zareagowała Triss. Także nieważne, co wybiorę, kogo wybiorę, i tak finał jest taki sam, także no. Takie postawienie to no. Znaczy być w dupie. Ale dobra, co tam? Dobra. No i lecimy. Pomówmy ostatecznie z Triss i wtedy będziemy mogli spokojnie już skończyć sobie odcinek i obadać kolejnych, co tam dalej. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła. Nie jesteś aby chory? Triss. Geralt? Rozmawiałem z Szani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Wierz mi, tak się to teraz nazywa. Opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać. O przyszłości. O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Na podłodze. Ta rozmowa nie może poczekać. Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dobra. Co ten znowu? Jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Lud najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od jarugi po bujnę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. No coś w tym jest. Czołem, Zoltan. Witaj, Jaskier. Czołem, Geralt. Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Czy nie potrafi podjąć decyzji? Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie!
Na pochybel dysonansom! Kurwa macie! Jebany! A ja chcę tego wysłuchać. Uuu, pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Triss, to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug, jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Wiatrak może się rozpierniczyć. Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Oj, Geralt. Ech, mocna psia jucha, gęby wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. W dzisiejszym odcinku tutorial. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą. I znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz, o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry... Czyli mamy wybór po pijaku. No dobra, powiedzmy, żeby chciał. No, posłuchajmy więcej mądrości. Żebyś wiedział, Eskier. Chciałbym. Zgadzam się, rodzina to... podstawowa komórka społeczna. Kurwa śmać, szkawka mnie dopadła. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu chcę się ustatkować. Słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. No ja chciałem jeszcze zaprzeczyć, ale... na drogę. Nie, jego to zaniosą do tego burdelu chyba. Zjebka od Triss. Dobra, Triss jest chyba na górze.
Dobra. Myślałem, że będzie zjebka za burdel, ale... Chociaż nie wiem. Może lepiej się nie będę odzywał o tym burdelu, co? O, jest Triss. Są dwie Triss. I trzy Triss. One tańczą. Parabole tańczą. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Kliknę w nią, on sam do niej pójdzie. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Ewakuuję. Ja weźcie się przekimaj, ziomek, bo... Medytacja. Nie ma opcji. Żeby coś kontaktować, trzeba sobie pomedytować z nim, to... Dobra, kochani. My tutaj kończymy. Popijawa była. Burdel nie wiem, nie pamiętam. No i czeka nas najpewniej rozmowa z Triss, także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych, mamy pierścionek, także wiecie o co chodzi. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie, proponujcie coś. Ja się z wami żegnam, na razie, trzymajcie się, cześć.